Witajcie na kanale. W dzisiejszym materiale przedstawiamy pytania z egzaminu na prawo jazdy kategorii B, które są obowiązujące w lutym 2024 roku. Uczcie się razem z nami. Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka planuje jechać na wprost. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo po upewnieniu się, że tym manewrem nie utrudnisz ruchu innym uczestnikom? Odpowiedź nie. Czy na zajmowanym pasie ruchu możesz spodziewać się rowerzystów, którzy pojadą na wprost? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy ten znak oznacza koniec drogi z pierwszeństwem? Odpowiedź: nie. Czy wjeżdżając na to skrzyżowanie masz pierwszeństwo przed pojazdem z lewej strony? Odpowiedź: nie. Czy w przedstawionej sytuacji na tym skrzyżowaniu masz prawo zawrócić? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji powinieneś zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy na drodze za tym znakiem możesz jechać z prędkością 30 km na godzinę? Odpowiedź: nie. Czy jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej sytuacji jadąc na wprost masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony. Czy kierujący poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany umożliwić już w tym miejscu zmianę pasa ruchu pojazdowi jadącemu przed tobą? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji należy zatrzymać się przed widoczną linią bezwzględnego zatrzymania stop? Prawidłowa odpowiedź brzmi nie, ponieważ sygnalizacja świetlna ma pierwszeństwo przed znakami poziomymi i pionowymi. Czy zanim wjedziesz na torowisko bezpośrednio za poprzedzającym pojazdem, masz obowiązek upewnienia się, czy nie zbliża się pojazd szynowy? Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej sytuacji obowiązujące przepisy nakazują kierowcy zachowanie szczególnej ostrożności przed wjazdem na tory. Czy omijając przeszkodę, masz obowiązek zachować od niej bezpieczny odstęp? Odpowiedź tak. Czy ten znak informuje o zbliżaniu się do miejsca zjazdu z autostrady? Poprawna odpowiedź brzmi tak, ponieważ w tej sytuacji znak informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady, pasa wyłączania. Czy widoczny znak zakazu dotyczy tylko chodnika? Odpowiedź nie. Czy wolno ci się zatrzymać w tym miejscu na jezdni? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu? Poprawna odpowiedź brzmi nie, ponieważ na najbliższym skrzyżowaniu obowiązuje znak C5, który nakazuje jazdę prosto. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wykonania manewru wyprzedzania? Odpowiedź: tak. Czy przed wjazdem na przejazd kolejowy oznaczony tym znakiem zawsze masz obowiązek zatrzymania się? Odpowiedź nie. Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego? Odpowiedź B: Prędkość i stan nawierzchni. Czy wolno samochodem ciężarowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa przewozić dziecko do lat trzech niezabezpieczone pasami bezpieczeństwa i fotelikiem bezpieczeństwa? Odpowiedź A. Nie, dzieci do lat trzech wolno przewozić niezapięte w pasy bezpieczeństwa tylko autobusami. Kiedy powinieneś sprawdzać ciśnienie w ogumieniu samochodu osobowego? Odpowiedź a. Bezpośrednio przed rozpoczęciem podróży. Która z wymienionych czynności jest zabroniona podczas kierowania pojazdem? Odpowiedź C. Rozmawianie przez telefon, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Czy masz prawo kierować samochodem osobowym, posiadając prawo jazdy, którego termin ważności upłynął? Z jakim układem samochodu osobowego współpracuje system przeciwblokujący ABS? Odpowiedź B. Hamulcowym. Czy każdy ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym? Odpowiedź B. Tak, gdyż można samodzielnie wykonać część działań ratunkowych. W jaki sposób przewieziesz ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? Odpowiedź A. Zabezpieczę go przed przemieszczaniem. Który z obowiązków dotyczy właściciela samochodu osobowego? Odpowiedź A. Poddawanie pojazdu okresowym badaniom technicznym. Który z wymienionych czynników ma decydujący wpływ na określanie odległości od pojazdu jadącego przed nami? Odpowiedź C. Prędkość pojazdu. Co powinieneś zrobić w tej sytuacji? Odpowiedź B. Powinieneś pozostać na zajmowanym pasie. Jakie dokumenty masz obowiązek mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu podczas kontroli drogowej? Odpowiedź B. Pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego w okresie, w którym uprawnia ono do używania pojazdu. Zdałem egzamin na prawo jazdy KAT. B uzyskując pełny wynik 74 punktów na 74 możliwe. Egzamin składał się z 32 pytań, z czego 20 było podstawowych, a 12 specjalistycznych. Minimalna punktacja do zaliczenia to 68 punktów. W trakcie nauki korzystałem z testów dostępnych na portalu poznajtesty.pl, które obejmowały aktualne pytania na rok 2024. Polecam ten portal innym kursantom jako skuteczne źródło przygotowania do egzaminu na prawo jazdy.